I proszę Państwa, jeszcze mamy jeden punkt. Projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ustęp statutu. Do projektu uchwały według druku 1512 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Rozpoczynamy procedowanie zatem rezolucji w sprawie obywatelskiej inicjatywy referendalnej dotyczącej reformy oświaty. Projekt grupy radnych, druk numer 1512. Referuje pan radny Sławomir Ptaszkiewicz. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tym tygodniu, w piątek, ma się odbyć przesunięte głosowanie w sprawie referendum dotyczącego właśnie edukacji dzieci w wieku 6 lat. I czym chcemy zwrócić uwagę w tej rezolucji? Otóż chcemy zwrócić się do posłów z Krakowa i z Małopolski o to, aby podjęli dyskusję i z nami, i z Radą Miasta, ale też z mieszkańcami i wypowiedzieli się o swoich przyczynach podjętych decyzji, głosowania, jakie będzie przeprowadzone, z uwzględnieniem tych dwóch punktów, które są istotne w tym procesie. Po pierwsze, chodzi o liczbę miliona podpisów, która została złożona i cały tryb postępowania w kontekście wniosków obywatelskich. I drugi, że te wszystkie decyzje dotyczące edukacji wpływają na finanse samorządów. Innymi słowy, chodzi o to, żeby wzbudzić poczucie i dialogu, i rozmowy, i uwzględnienia wielowątkowości podejmowanych decyzji, tak aby nie były te osoby zdane tylko i wyłącznie na automatyczne tutaj głosowania ugrupowań partyjnych, dyscypliny partyjnej, tylko żeby właśnie budzić tę odpowiedzialność i wspólnotowość z mieszkańcami i z interesami również miejsc, z których pochodzą, samorządów i tak dalej. W związku z tym prosimy, aby podjęli ten dialog, aby wypowiedzieli się, dlaczego i jak głosowali, i również czy mają tę świadomość w kontekście właśnie wpływu na decyzje dotyczące finansów. Stąd ten projekt rezolucji, żebyśmy budowali tę komunikację i tę informację wzajemną jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, czy są stanowiska komisji w tej sprawie, stanowiska klubu radnych? Otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Marta Patena, przewodnicząca Komisji Edukacji. Panie Przewodniczący, uzyskałam zgodę od przewodniczącego klubu, że można potraktować moje wystąpienie jako klubowe, gdyby się przedłużało, ale ja postaram się jak najszybciej. Chciałam się odnieść do kilku rzeczy, które są w treści tej interpelacji. Rezolucji, oczywiście przejęzyczenie, tak. W rezolucji, czyli w projekcie uchwały według druku 1512-R. Chciałam zapytać wnioskodawców, co w ogóle oznacza nazwa Poseł Ziemi Krakowskiej. Jeżeli wklepiemy w internecie Poseł Ziemi Krakowskiej, to wtedy pierwsze odnośniki, jakie się pojawiają na dwóch stronach, dotyczą posłów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Nie ma więcej takich wpisów. W związku z tym tutaj takie nazwanie jest, może być dla nie wszystkich dostatecznie zrozumiałe. Państwo, pan wnioskodawca teraz uwypuklił bardziej tą samą treść i ideę tej rezolucji, bo też tak zrozumiałam, co jest w ostatnim akapicie, za chwileczkę się do tego odniosę. Ale co do pozostałej treści. W pierwszym zdaniu państwo mówicie, że Rada Miasta Krakowa z dużym zainteresowaniem przyjęła obywatelską inicjatywę. Tak, ale każdy z innego powodu. Ja na przykład, jako przykład mega manipulacji opinią publiczną, zawłaszczaniem przestrzeni publicznej dla wąskiej grupy społecznej, która zyskała sobie zwolenników poprzez podawanie do publicznej wiadomości danych niesprawdzonych, niestety często nieprawdziwych. Tekst rezolucji uzasadnia, dlaczego sprawy edukacji są ważne, ale wystarczyło zapisać, że jest to 1/3 budżetu miasta. Bo w przedostatnim akapicie jest zapis: odpowiedzialność za finanse miasta skłania
ją nas do przekonania, iż ogólnopolska debata z udziałem obywateli jest nieunikniona. Trudno postawienie pięciu krzyżyków w kratkach uznać za uznać czy nazwać w ogóle debatą jakąkolwiek, a co dopiero ogólnopolską. W drugim akapicie, w połowie, wnioskodawcy proponują zapis. Od roku 2007 gmina Kraków dopłaciła do niedoszacowanej subwencji oświatowej blisko 2 miliardy złotych. I z tym niedoszacowaniem subwencji i z tą kwotą można by dyskutować, ale jednocześnie wnioskodawcy nie martwią się o sfinansowanie zadań, które mogłyby być konieczne do sfinansowania, gdyby to referendum miało pozytywne, oczywiście dla wnioskodawców, zakończenie i nie wspominają nawet słowem o takiej konieczności. Jakie będą koszty dla gminy Kraków w przypadku realizacji postulatów 3, 4 i 5? Przypominam, że postulat 3, pytanie 3 z referendum brzmi: czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów? Czwarte, czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej? I 5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? W ostatnim akapicie, który brzmi: Rada Miasta Krakowa wierzy, iż posłowie ziemi krakowskiej po głosowaniu tej uchwały zechcą podzielić się przesłankami, którymi kierowali się w czasie głosowania nad wnioskiem referendalnym. Szanowni Państwo, istnieje dużo okazji, aby pytać poszczególnych posłów o ich intencje w czasie parlamentarnych głosowań. Nie potrzeba radnym do tego celu rezolucji. I dodatkowe informacje. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to inicjatorzy akcji referendalnej rozpoczynali swoją działalność społeczną od utworzenia ruchu Ratuj Maluchy, później Stowarzyszenia Ratuj Maluchy. Obecnie utworzyli dwie inne organizacje. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodzica i Fundację Rzecznik Praw Rodzica. Sama nazwa Rzecznik Praw Rodzica budzi w sobie zaufanie, ale stowarzyszenie i fundacja już niekoniecznie. Ale nie wszyscy o tym wiedzą albo nie zauważą. A użycie w nazwie fundacji tytułu Rzecznik Praw Rodzica może budzić podejrzenie nawet o nadużycie. Jeżeli Państwo wejdą na raport, który został przygotowany przez tą fundację i nazywa się Szkolna Rzeczywistość, raport 2013-14, o którym jeszcze będzie mowa, to tutaj jest taki nadruk i nic nie ma słowa o fundacji ani o stowarzyszeniu, tylko Rzecznik Praw Rodzica, a zatem budzi jakby zaufanie, że to jest coś urzędowego, coś sprawdzonego i tak dalej, a można mieć wątpliwości. W swoim raporcie Szkolna Rzeczywistość 2013-14 propagują autorzy niesprawdzone dane. Nie sprawdzili danych nawet szkół, które pan Elbanowski wyczytywał w swoim przemówieniu sejmowym, a dziennikarze Gazety Wyborczej 31 października i 5 listopada bieżącego roku zdyskredytowali argumenty państwa Elbanowskich. W raporcie tym z Krakowa wymienionych jest 6 szkół podstawowych. Szkoda czytać, proszę Państwa. W mieście funkcjonuje 135 szkół podstawowych. Jeżeli 6 zakwestionowano, to daje to procent 4,4. Mamy szkół, które według raportu nie są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Jeżeli 4% stanowi dla wnioskodawców rzetelną podstawę do popierania takiej inicjatywy, bo jak rozumiem, o to Państwu też między innymi chodzi, to należy wyrazić zdziwienie. Tym bardziej, że jak pokazują dziennikarze, duża część zarzutów w raporcie jest nieprawdziwa, czyli procent ten może wynosić 1,5 do 2. Nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu też przygotowano szkoły na przyjęcie sześciolatków i o tym pamiętajmy. Informuję jednocześnie, że składam interpelację do prezydenta miasta Krakowa o sprawdzenie słuszności zarzutów wobec wymienionych 6 szkół krakowskich, o publiczne ich zdementowanie albo podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do naprawy sytuacji i poprawy warunków nauki uczniom szkół podstawowych. Rekomenduję Państwu odrzucenie tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej Patynie. Bardzo proszę Pani Radna Maliszewska, potem Pani Radna Nowak. Przepraszam, wzrokowo najpierw rzuciłem okiem. Rozumiem, że potem Pan Radny Gilarski według zgłoszenia elektronicznego. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Nie będę Państwu zabierać dużo czasu. Przejrzałam raport, oczywiście tylko w zakresie szkół dotyczących naszego podwórka, bo o innych niech się martwią inne rady, inne komisje edukacji. Jestem zdumiona, że w kilku szkołach, które mieszczą się w Krakowie, dokonano aż tyle błędów, które zresztą, o ile wiem, na konferencji prasowej prostował kurator oświaty. Jest zarzut, że świetlica ma 50 metrów, ona ma 90 metrów, no prawie drugie tyle. Jest zarzut, że świetlicy dla sześciolatków nie ma, okazuje się, że świetlica dla sześciolatków jest. A już zapis rodzica, że szkoła jest dobra, kadra jest dobra, świetlica jest, wszystko jest, budynek jest nowy, tylko dziecko płacze od września w szkole. No to dla mnie jest trochę nieporozumieniem, bo dziecka nie znamy, nie wiemy jakie to dziecko, jaką ma psychikę, jakie ma przygotowanie do pracy w grupie społecznej, w grupie rówieśników. Tego zarzutu już w ogóle nie rozumiem. A informacja, że ten właśnie dokument sygnowany przez Rzecznika Praw Rodziców, tak jak jest Rzecznik Praw Dziecka, tak jak jest Rzecznik Praw Obywatelskich, no sugeruje, że jest to dokument rzetelny i rzeczowy. A czytam w wyjaśnieniu, że są to skargi rodziców, które zostały zebrane i opublikowane. Autorzy tego raportu uważają, że nie mają żadnego obowiązku sprawdzania, czy te skargi są zasadne. No to już troszeczkę dla mnie jest sytuacja jak z Matrixa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej Maliszewskiej. Proszę bardzo, pan radny Gilarski. Zapraszam. Nie, według zgłoszenia elektronicznego powiedziałem. Jest pan, jak pan widzi, na pierwszym miejscu. Bardzo proszę. Nie, bardzo proszę. Powiedziałem to już wcześniej, że pan zgodnie... Ale ja potem powiedziałem, że zgodnie z elektronicznym zgłoszeniem. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, o którym zresztą już mówiłem dwa tygodnie temu, że Rada Miasta Krakowa w dniu 17 grudnia 2008 roku przyjęła rezolucję w sprawie obniżenia wieku szkolnego. Dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, że minęło 5 lat i mam wrażenie, że w pewnych sytuacjach znajdujemy się w tym samym miejscu. Mianowicie, zresztą rezolucja przyjęta i podpisana notabene przez ówczesną wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa, panią Martę Patenę. Także historia zatacza koło. I co, dlaczego tej rezolucji mówię? Dlatego, że zgodziliśmy się do tego i apelowaliśmy do rządu, do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o ponowne przeanalizowanie tej propozycji, to znaczy obniżenia wieku szkolnego. Zwracaliśmy uwagę na protesty rodziców, a także na fakt, że szkoły są nieprzygotowane do przyjęcia sześciolatków i jest to, znaczy i wnioskujemy o dokonanie ponownej analizy tych zmian, a także zgodziliśmy się do tego, o tu jest już może powtórzenie, że szkoły są niedofinansowane, brak jest odpowiednich szatni, stołówek, łazienek i odpowiednio wyposażonych sal lekcyjnych. Sześciolatki nie są przygotowane do siedzenia w ławkach przez dużą część dnia. I tutaj szkoły skarżą się o niedofinansowanie i prosimy o uszanowanie naszego zdania jako rezolucji Rady Miasta Krakowa, a w szczególności też głosów nauczycieli i osób zajmujących się oświatą, a także przede wszystkim rodziców, najważniejszych wychowawców. Ja rozumiem, że to jest ważna uchwała, bo to jest uchwała w formie rezolucji Rady Miasta Krakowa i jest jakaś ciągłość w tym, że nasze działania powinny być kontynuacją tych działań podjętych 5 lat temu. A że w tej chwili mamy do czynienia z faktem, że podnoszony jest argument i myślę, że słusznie jest podnoszony, że szkoły nie są przygotowywane odpowiednio do przyjęcia sześciolatków, chociaż minęło już 5 lat, no to tylko można z tego wyciągnąć negatywne wnioski co do funkcjonującego w tym zakresie, w tym czasie rządu czy ministerstwa. To jest chronologicznie pierwsza sprawa. Druga sprawa, sugerowałbym jednak, aby nie lekceważyć i nie wyrzucać do kosza
tej społecznej inicjatywy, która była w stanie zmobilizować i zebrać podpisy prawie miliona Polaków, miliona mieszkańców Polski. Wiele takich inicjatyw obywatelskich mieliśmy w ciągu ostatnich lat i praktycznie wszystkie z nich kończyły swój żywot bądź w zamrażarce sejmowej, bądź zostały odrzucane, czyli mówiąc tak kolokwialnie, wrzucane do kosza. I to też jest pewien sygnał dla mnie, jak są traktowane inicjatywy obywatelskie przez aktualnie rządzących. Z jednej strony puszcza się oko i mówi się, że jesteśmy, nie wiem, rządem, partią, państwem obywatelskim, a gdzie jednocześnie wszystkie inicjatywy obywatelskie lądują w koszu. I trzecia rzecz, no nie wiem, dlaczego państwo tak panicznie obawiacie się samej idei czy inicjatywy referendum. Przecież referendum jest elementem demokracji bezpośredniej. W każdym normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym taka instytucja funkcjonuje, a w Szwajcarii, na którą często powołujemy się jako kraj bardzo dobrze funkcjonującej demokracji, kraj dobrobytu, rokrocznie w poszczególnych kantonach odbywają się ważne referenda. Taki jest styl i forma sprawowania demokracji akurat w Szwajcarii i w kantonach szwajcarskich. Także apelowałbym do państwa, abyście się samej instytucji referendum też panicznie nie obawiali. W końcu żyjemy w państwie demokratycznym, a wielu z nas odwołuje się w swoich wystąpieniach czy w swoich działaniach do demokracji, do ideałów państwa obywatelskiego. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Gilarskiemu. Proszę bardzo, zapraszam panią Barbarę Nowak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja osobiście jestem pełna podziwu dla takiej inicjatywy społecznej. No jest to rzadkość nawet w naszych warunkach, żeby prawie milion podpisów zebrać, żeby była jakaś inicjatywa. To jest ciężka charuwa tych ludzi, którzy zbierali głosy, którzy wszystko potrafili udokumentować. Pytanie, jak udokumentowane? Słyszeliśmy przed chwilą, koleżanka Maliszewska mówi, że raport, którego ja w rękach ten raport miałam, że jest nieudolny, że pełen jest jakichś zakłamań. Pewno tak. Spojrzenie rodziców na szkołę, a spojrzenie fachowców, powiedzmy profesjonalistów, nauczycieli, dyrektorów, to zupełnie dwa różne spojrzenia i my jako nauczyciele, czy byli dyrektorzy, świetnie o tym wiemy. Tak, oni wskazują na rzeczy, które uważają, że powinni wskazać. My widzimy inne sprawy. Co faktycznie jest prawdą, no to trzeba byłoby może faktycznie poważnej kontroli. Ale szczerze powiedziawszy, szkoły naprawdę nie są przygotowane i to ja myślę, że zupełnie innego względu, niż który się podnosi. A dla mnie osobiście dużo mniej ważne są te kąciki zabaw, czy te ławeczki, czy to ustawienie odpowiednie, czy nawet te ubikacje. Nie. Dla mnie poważnym problemem jako nauczyciela jest to, że nikt nie myśli o tym, że żeby dziecko faktycznie przygotować do nauki na tym pierwszym etapie, to trzeba mu stworzyć przyjazne warunki, przede wszystkim poprzez to, że są w niewielkiej grupie, że mają jednego nauczyciela, jeżeli to jest niewielka grupa, ale jeżeli jest troszeczkę większa, to druga, jeżeli są dzieci, które mają już na początku wyraźnie zdefiniowane deficyty, powinna być lepsza opieka. Na to nie ma u nas szansy. Ja wiem w tej chwili o klasach pierwszych w naszych szkołach, gdzie są sześciolatki z siedmiolatkami i liczą po 28 na przykład osób. Jak zapanować nad taką klasą? No nie będę o tym dłużej mówić, bo z mojego punktu widzenia nauczyciela szkoły podstawowej są to sprawy oczywiste, a państwa może to nudzić. Oczywiście, to wszystko jest prawda. Tylko proszę mi powiedzieć, jak to możliwe, że ktoś tam na górze, który już bardzo wiele błędów popełnił, bo te wszystkie reformy, które są w tej chwili w edukacji od wielu lat ciągnięte, są chybione, powodują bardzo poważne obniżenie przecież poziomu nauczania. Zlikwidowano ostatnim pociągnięciem tak zwanej reformy przecież praktycznie liceum ogólnokształcące. Jak można było wpaść na pomysł, żeby nie realizować przedmiotów
we właściwym wymiarze, tylko dając po jednej godzinie poważnych przedmiotów typu geografia na przykład, biologia, historia. O historii to jest zupełnie inna mowa. Nie mówimy w tej chwili o historii. Ja cieszę się, że państwo elbanoscy, że cały ten ruch nie mówi tylko o sześciolatkach, ale o bardzo poważnych problemach, bardzo poważnych problemach. Ale szkoły, że należy się jej naprawa. Reforma, a nie niszczenie, tak jak jest do tej pory, niestety bardzo mi przykro, pod rządami Platformy Obywatelskiej. I teraz chciałabym powiedzieć, będę to mówić, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie o tym wiedzieli. I jeszcze bardzo istotna jest sprawa dla mnie całego zamieszania, które, proszę państwa, w tej chwili jest widoczne. Ja nie wiem, czy na ile państwo śledzicie to, co dla mnie w tym momencie jest ważne, czyli cały sposób dochodzenia do tego głosowania właśnie w piątek. Czy państwo wiecie, że w dniu wczorajszym na jedno hasło, pstryknięcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej we wszystkich kuratoriach w państwie polskim zorganizowano spotkania, briefingi, jak zwał, tak zwał, gdzie specjalnie przygotowane zostały inscenizacje, gdzie uśmiechnięci rodzice, radosne dzieci i dyrektorzy, w których elbanoscy, w tych szkół, w których elbanoscy skazali jakiekolwiek niedociągnięcia, prezentowali, jak cudownie jest, jak wspaniale jest, jak są zachwyceni. Przypominam pani radnej, że minęło 4 minuty. Już kończę. Inscenizacja rodem z PZPR-owskich, właśnie scenariuszy. Jak można do tego doprowadzić, żeby wyśmiewać społeczeństwo polskie i wyśmiewać inicjatywę obywatelską? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego jest tak wielka arogancja ludzi, którzy twierdzą, będąc na jakimś tam stanowisku i którzy tak naprawdę działają przeciwko szkole polskiej, mówić, że oni mają dużo więcej racji niż ten milion ludzi, którzy dbają o swoje dzieci, którzy w najnormalniej świecie o te dzieci się boją i którzy chcieliby, żeby ich dzieci były dobrze wykształcone i żeby bezpiecznie spędzały czas swojej w szkołach. To nie jest powód do wyśmiewania. To jest powód do rozpoczęcia poważnych działań. I jeżeli jest w rezolucji powiedziane, że dobrze byłoby, żeby posłowie wytłumaczyli się ze swojego stanowiska, co w tym jest dziwnego? Dlaczegoż to oni nie mogą wytłumaczyć swojego stanowiska, swojego sposobu myślenia? Może byłoby nam łatwiej wtedy zrozumieć, o co naprawdę chodzi. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan radny Stanisław Zięba, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nie będę polemizował przede wszystkim z fachowcami, ponieważ doświadczenie się zdobywa, a nie wyucza się. Natomiast chciałbym może tak, poprzednia rezolucja, która była, drogi radny, była swego rodzaju zapytaniem. Zapytaniem, tak, bo to było kilka lat temu, więc o tym ja dla ścisłości, bo uczestniczyłem w uchwaleniu tej rezolucji. Obecna jest wobec poparcia wielu, proszę mi wybaczyć, moim zdaniem tendencyjnie zawartych pytań. Oczywiście zgadzam się z panią radną Barbarą z Miszczejowic, że oświata musi być zreformowana. Tylko pytanie jest następujące. Może ja państwu przypomnę, bo przecież uczestniczyliśmy przy tej nieudanej tak zwanej reformie oświaty w Krakowie. Było dwie czy trzy sesje temu poświęconej. I proszę państwa, ja nie dosłuchałem się o dobru dzieci. Może źle słuchałem. Tylko która szkoła zlikwidowana, jaka struktura, jakie wynagrodzenie i tak dalej, i tak dalej.
może mi umknęło. Dlatego też do czego zmierzam? Do tego, żeby dobro dziecka było tutaj. I zgadzam się z tymi wypowiedziami, że tu musi być dobrowolność. Czy posłać swoje dziecko, co ma 6 lat, czy nie, a nie obowiązkowość. Bo to jest dobro rodziny, dobro rodziców. Natomiast, proszę Państwa, ja dzisiaj, zanim wyjechałem na sesję, oglądałem stacje telewizyjne. Oczywiście prawie wszystkie mówiły o tym referendum i proszę mi wybaczyć, ale tak mówili adwersarze, że kilkaset podpisów w sprawie tego referendum jest sprzed kilku lat. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy to prawda, ale to w mediach padło, a więc no, trzeba byłoby zapytać, to bodajże było w Polsacie. A więc, proszę Państwa, jakkolwiek wiele trzeba poprawić, ale jeżeli już padło słowo PZPR, to ja myślę, że już trochę w emocjach i może zostawmy ten czas, bo on boli. I nie porównujmy się, bo i w PiS-ie, i w Platformie są ludzie, którzy mieli długi staż w PZPR-u, ale zostawmy to. Chodzi o to, żeby dobro dziecka było zauważone, a tutaj te pytania niekoniecznie wszystkie powinny być z szacunkiem do doświadczenia, do dbania, do kompetencji. Rada Miasta, ja nie będę głosował za tą rezolucją. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Sonik. Dzień dobry. Jeszcze ktoś? Aha, jeszcze trochę. Szanowni Państwo, chciałem tylko powiedzieć o 6-latkach, bo czy szkoła jest przygotowana, czy nie, i odnieść się do pani Barbary Nowak, bo jest pewnie tak w jej szkole, że też część uważa, że szkoła jest świetna, a część uważa, że szkoła jest, no nie pasuje, bo dziecko płacze, bo tego. I można przedstawić rodziców i jednych, i drugich. No i pewnie tak robią. Jedni przedstawiają jednych rodziców i drugich. Bo rozumiałbym, że w takim razie w tej szkole pani też no, szwankuje, skoro tyle tych szkół jest złych, to nie wiem, czy ta szkoła też podpada, po czym nie. Ale chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest histeria, może histeria 1 miliona ludzi, którzy podpisują, bo łatwo jest taką histerię, nie wiem, wywołać, chyba tłumacząc niektórym, nie wiem, czy to te dzieci do domu poprawczego od 6 lat są oddawane, bo to tak brzmi zupełnie, jak gdyby one były, szły na skazanie tam jakieś te 6-latki. Ja na przykład walczyłem o to, że moja córka właśnie w wieku 6 lat poszła i mi się nie udało, bo były takie przepisy. Przypomina mi to, jeżeli chodzi o histerię i ilość osób, które są zaangażowane, ten milion. Otóż nie wiem, to w którym roku to było, chyba albo przed wojną, albo zaraz tuż po wojnie, Orwell napisał audycję, która została nadana w radiu amerykańskim i to była audycja tak sugestywnie przedstawiona, chodziło chyba bodajże o lądowanie kosmitu, zagrożenie dla ludzkości. Telefony się urywały, panika zapanowała w całych prawie Stanach, bo uwierzyli w tą audycję. No i to tak, może ta panika, która panuje, to też jest uwierzenie w coś, co nie za bardzo istnieje i nie wszyscy się z tym zgadzają. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Sonikowi. Bardzo proszę, pan radny Dominik Jaśkowiec, przygotuje się pani radna Patena, drugie wystąpienie, i pan Włodzimierz Pietrus. Szanowni Państwo, jedno z pierwszych zdań trylogii Tolkiena zaczyna się od słów „świat się zmienia”. Prawda jest taka, że świat się zmienia i nowoczesna edukacja w nowoczesnym kraju musi nadążać za tymi zmianami. I naprawdę w dzisiejszym świecie coraz większe znaczenie mają nauki społeczne, nauki prawne, a niestety nauki, czy to geograficzne, czy to biologiczne, stają się elementem bardzo wyspecjalizowanej wiedzy, dostępnej nielicznym. Taki jest kierunek rozwoju świata i w takim kierunku edukacja niestety powinna dążyć. Może dla niektórych jest to niestety, ale tak jest fakt. I dzisiaj próbując referendum postawić tamę tym zmianom, spowodujemy to, że Polacy i przyszłe pokolenia Polaków będą coraz gorzej sobie radzić w tym świecie.
czy naprawdę konieczna jest wiedza na temat budowy serca żaby w szkole podstawowej, czy też na temat wyglądu pantofelka, czy też konieczna jest powszechna wiedza na temat trzech zasad termodynamiki Newtona, czy też wzoru chemicznego na kwas azotowy? Nie wiem. Moim zdaniem konieczna jest wiedza z zakresu socjologii, podstawowa wiedza z zakresu socjologii, z zakresu prawa, z zakresu ekonomii, bo świadomy obywatel to jest obywatel wyedukowany, to jest potrafiący poruszać się po zmieniającym się świecie, po świecie w dobie globalizacji. I my dzisiaj musimy odwrócić edukację właśnie dlatego, żeby mieszkańcy tego kraju, przyszłe pokolenia były świadome i żeby przyszłe pokolenia potrafiły sobie radzić na rynku pracy, który jest rynkiem globalnym, bo dzisiaj niestety, a może niestety, pracy szuka się w Chinach, pracy szuka się w Europie. I tak samo osoby z innych państw do nas przyjeżdżają. Świat się globalizuje, świat się zmienia i musimy nadążać. Musimy dać obywatelom podstawę do tego, aby mieli możliwość nadążania za tym zmieniającym się światem. Dlatego ja też będę głosował przeciwko tej rezolucji i nie dziwię się osobom odpowiedzialnym za polską oświatę, że są przeciw temu wstecznictwu, które w tych pytaniach referendalnych jest proponowane. Dziękuję panu radnemu. Jaśkowcowi bardzo proszę, pani radna Marta Patena. Przepraszam, pierwsze wystąpienie, bo pierwsze było klubowe, więc... Chciałam podziękować panu Gilarskiemu za to, że wspomniał rezolucję z 17 grudnia 2008 roku, ale to był właśnie dobry czas na jeszcze głosowanie takich rezolucji i zwracanie uwagi całego społeczeństwa na pewne problemy, które były. Teraz już mamy ustawy, które zostały w parlamencie przegłosowane i musimy realizować, ale nawet wtedy i ta rezolucja przegłosowana przez nas na pewno dużo dała dobrego dla samego miasta Krakowa. Chciałam zadać pytanie retoryczne z tego miejsca i uświadomić Państwu pewną taką rzecz. Jeżeli dostajemy na maila nawet, czy do skrytki zaproszenie do radnych miasta Krakowa, to nie bardzo wiemy, czy to jest do nas zaproszenie i nie poczuwamy się do odpowiedzenia na to zaproszenie, a na pewno jest ono w którejś tam kolejności dalszej niż bliższej. Dlatego uważam, że zamiast rezolucji, jeżeli jest taka wola Rady, to powinniśmy wysłać zaproszenia imienne, może z treścią przekopiowaną z tej rezolucji, jeżeli jest taka nasza wola, i imiennie wysłać zaproszenie do wszystkich posłów. Nie będzie dużo kartek, bo około 20. Z wielką przyjemnością przyjdę na takie spotkanie i posłucham wszystkiego, co będą mieli ci Państwo do powiedzenia. Zastanawiam się, czy skierowanie rezolucji nieimiennej do posłów nie jest mniej grzeczne niż wystosowanie imiennych zaproszeń do rozmowy. Dziękuję. Dziękuję pani radnej Marty Patenie. Bardzo proszę, pan radny Włodzimierz Pietrus. Przygotuje się pan radny Paweł Węgrzyn. Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja od końca zacznę. Pani radna tutaj podkreśliła, że można imiennie wysłać rezolucję w cudzysłowie, czy pismo, zaproszenie na rozmowę do posłów indywidualnie. To ja już nieraz mówiłem, że wiele państwo rezolucji mogą napisać służbowo do swoich posłów rządzących, a nie przez Radę Miasta przepuszczać poszczególne PR-owe rezolucje. To tak ad vocem. Natomiast ja nie przeszkadzałem pani radnej. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi klubowej, bo to też jest ważne, nie wiem, nieładnie trochę, że pani radna tu powołuje się na jakiś klub rzecznika praw, że niewiarygodność, ja nie wiem, skąd to pani radna wzięła, ale może tak jest. Ja natomiast, patrząc na tą rezolucję, widzę, że państwo radni z Platformy boją się, że stracicie monopol na obywatelskość, bo ta inicjatywa 1 miliona podpisów referendalnych, pod referendum, to jest inicjatywa obywatelska. Państwo też są obywatelscy z nazwy, ale tylko z nazwy, bo państwo nie mają miliona członków, tylko 42,5 tysiąca, jak wyczytałem. Oczywiście z tolerancją na pompowanie, ale to już jest jakby do państwa sprawa, ale to jest po prostu, nie ma monopolu z państwa strony.
tutaj, żeby nie przeszkadzać. Tutaj usłyszałem, że pytania są tendencyjne w tym referendum. Oczywiście ja myślę, że nie problem jest w pytaniach, bo pytania zawsze można skorygować, zmienić. Problem jest taki, że Platforma Obywatelska nie chce debaty na ten temat, nie chce usłyszeć, chociaż pan Jaśkowicz tu powiedział, że już zna wynik referendum, że ten wynik niestety może zatrzymać tą reformę, że postawi tamę. No on może tak faktycznie jest, państwo się boją tego referendum, ponieważ sprawy szkolnictwa idą w złym kierunku. Natomiast patrząc na podwórko krakowskie, państwa jakby nie interesuje finał, co z szkolnictwem krakowskim się stanie pod rządami Platformy i PSL-u, że w dalszym ciągu będziemy dopłacać 400 milionów złotych w sumie plus nowe pieniądze, które wynikną ze zmian w zakresie przedszkoli, że to dalej weźmiemy na barki jako my gmina. Czyli państwo uważają, że nic się nie stało. Oczywiście ja wiem, rozumiem państwa sytuację, państwo są w koalicji rządzącej również nie tylko w mieście, ale i w rządzie Rzeczpospolitej Polski, ale jednak odpowiedzialność za miasto trzeba wziąć i jeżeli państwo się rezolucji boją, no to ja nie wiem, w co państwo grają. To jest tylko rezolucja, to jest tylko zapytanie posłów. Nic więcej. Czyli państwo w ogóle nie chcą rozmawiać, państwo nie chcą debaty, państwo mają jedynie słuszną rację. Dziękuję. Dziękuję panu Pietrusowi. Bardzo proszę, pan radny Węgrzyn. Przygotuje się pani radna Tatara i pan radny Garda. Widzę, że się nam dyskusja rozkręca. Panie przewodniczący, państwo radni, temat oświaty jest ważny i tutaj nikogo nie trzeba przekonywać. Natomiast dyskutujemy tutaj o instrumencie rezolucji. Rezolucji, która, tak jak rozumiem, ma wesprzeć ideę obywatelskiego pomysłu na referendum, w którym obywatele odpowiedzą na 5 zaproponowanych pytań. Otóż to jest właśnie ten punkt, którego nie popieram i nie z tych powodów, żebym miał jakieś obawy przed referendum czy nie szanował demokracji, tylko z powodów poważnego traktowania ludzi. Nie w każdym temacie można organizować referendum. Nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby na przykład zorganizować referendum dotyczące, prawda, zasad budowy samolotów, no bo to nie ma sensu. Referendum można organizować tylko w tej sytuacji, gdy ludzie są dobrze poinformowani. Gdy ludzie są dobrze poinformowani i potrafią na podstawie posiadanych informacji podjąć decyzje w sprawach, które są sporne, gdzie są sprzeczności interesów. W sprawach, których jedni mogą skorzystać, inni mogą stracić. Wtedy trzeba organizować referenda i to ostrożnie. Tutaj sprawa dotycząca reformy oświaty jest bardziej sprawą merytoryczną niż sprawą sprzeczności interesów pomiędzy rodzicami. Takich sprzeczności nie widzę. Natomiast jest sprawą merytoryczną, jak zorganizować nasz system oświaty, żeby on był bardziej efektywny. I dla mnie jest to przykład bliższy budowie samolotu. To jest problem dla ekspertów, dla ludzi, którzy siedzą w tej oświacie, mają doświadczenia i mogą w naszym imieniu zaproponować rozsądne rozwiązania. Natomiast pytanie, znaczy obywateli, o takie szczegółowe rzeczy, jak czy należy ustawowo zakazać likwidacji szkół, czy należy, prawda, przywrócić pełny wymiar jakichś przedmiotów, no to jest niepoważne. Przecież równie dobrze można byłoby dodać jeszcze pytania, czy należy zlikwidować kartę nauczyciela i odebrać nauczycielom wszystkie przywileje. Może jeszcze takie pytanie dopiszemy. To nie jest poważny instrument reformowania oświaty. Dziękuję panu radnemu Węgrzynowi. Bardzo proszę, pani radna Agata Tatara. Przygotuje się radny Bartłomiej Garda. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja takiego bubla jak ostatnio reforma w oświacie dawno nie widziałam i dwukrotnie pisałam do premiera
Tuska co najmniej o dymisję ministra edukacji, bo to, co nam ministerstwo tutaj zafundowało, to jest nieprzyzwoite wręcz, żeby nie używać bardziej ostrych słów. Tą reformę należało wstrzymać w 2009 roku, ponieważ ona została podpisana w 2008 roku. 2009 weszła w życie już, jeżeli chodzi od września, i zostały opracowane podręczniki. Sama byłam eksperymentem i to, co przeszłam, nikomu nie polecam, nie tylko ja, tylko moi koledzy i koleżanki, którzy uczyli. I to było najgorsze. I to jest wina Platformy, która naprawdę jest ogromna i tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Natomiast teraz po 5 latach, ja nie będę się teraz rozwodzić, bo ja swoje stanowisko wysłałam między innymi do mediów. Natomiast po 5 latach nie można się cofać wstecz, a pytania, które są zawarte w referendum, są dla mnie nie do przyjęcia. Słuchałam dzisiaj jeszcze pana Elbanowskiego i to, co mówi, to chyba nie wie, o czym mówi, mimo że milion osób się podpisało pod tym. I uważam, że dzisiaj absolutnie takie referendum nie powinno się odbywać. Absolutnie. Natomiast ta rezolucja ma inny wydźwięk, aniżeli to, co państwo tutaj dyskutujecie, bo ja odbieram to tak, że nie jest to dyskusja na temat edukacji, tylko jest to dyskusja na temat ewentualnie poznania opinii, zdania naszych krakowskich posłów. I szkoda, że 2 tygodnie temu nie przyjęliśmy tej rezolucji, ponieważ byłby to czas, w którym mielibyśmy możliwość zorganizowania, nie wiem, debaty, spotkania czy poznania rzeczywiście zgodnie z intencją tutaj myśli naszych posłów, w jaki sposób, nie wiem, będą głosować, czy jakie mają swoje stanowiska. Podejmując ją dzisiaj, no to dwie możliwości. Jedna taka, że będą się tłumaczyć posłowie ze swojego głosowania, bez względu, czy będzie decyzja na tak lub na nie. I nie wiem, jaka jest intencja tak naprawdę tej rezolucji. Dzisiaj, mówię o stanie dzisiejszym, więc prosiłabym może jeszcze inicjatorów tutaj o wyjaśnienie, jaki będzie cel tej rezolucji, jeżeli dzisiaj będziemy głosować nad nią, a w piątek jest głosowanie. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę pana radnego Bartłomieja Gardę. No, dziękuję pani radnej Tatarzy, bo faktycznie powiedziała to, co ja w pewnym sensie chciałem powiedzieć. My w ogóle nie rozmawiamy na temat tej edukacji. Nie rozumiem, dlaczego, skąd tu państwo tłumaczą już posłów, że referendum jest potrzebne, niepotrzebne. Nikt w ogóle o to tu nie pyta. I czy oświata jest, czy reforma jest dobra, czy nie. W ogóle nie ma o tym mowy i my o tym rozmawiamy. I to naprawdę nie wiem, czy my próbujemy już tłumaczyć, wyprzedzać. Chodzi nam tylko o to, że ponieważ jest to duża inicjatywa dużej liczby osób, 900 tysięcy osób podpisane pod jakimś drukiem, w związku z tym nie, to ma duże znaczenie, dlatego że 900 tysięcy osób, to ja mam pewien szacunek do takiej liczby osób. Bez względu na moje poglądy na temat tej reformy, czy ona jest dobra, czy zła, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Bo ja się podpisałem pod tym drukiem kompletnie nie po to, żeby emanować swoją opinię na temat tej reformy. W ogóle nie o tym rozmawiam. Ja chciałbym tylko dowiedzieć się, ponieważ jak podpisuję 900 tysięcy osób daną akcję, akcja była zbierana dość przez wiele osób. Słyszeliśmy dużą akcję społeczną, ludzie byli zaangażowani. My szanujemy takie postawy obywatelskie, gdzie ktoś się w coś angażuje, coś chce coś zrobić, coś osiągnąć, bez względu jaki jest tego efekt. Natomiast teraz trafiło już na sam koniec, czyli na decyzję w parlamencie. W związku, że mieszkańcy Krakowa, ja bym chciał mieszkańców poinformować, jak to naprawdę było i dlaczego pewni posłowie głosowali tak, a inni inaczej. W związku z tym prosimy ich, żeby nie schowali byli i zagłosowali, bo my to sobie oczywiście, każdy, kto jest zainteresowany, sprawdzi sobie, jak każdy poseł zgłosował, jakie miał na temat pogląd. Natomiast nie wiemy, co nim tak naprawdę powodowało takie wybór, a nie inny. Oczywiście wiele argumentów i za tych, co odrzucą, i za tymi, co za było. Pewnie mogłyby się znaleźć takie odpowiedzi, natomiast to jest jedyny sposób, żeby przekazać opinii publicznej miasta Krakowa, a my ją w jakimś sensie reprezentujemy, informację na temat, dlaczego tak głosowali. My mamy swoje na ten poglądy, bo te poglądy faktycznie była rezolucja i tyle. No i chcemy po prostu to wiedzieć. Dlaczego, kto jak głosował, jak szanuje się jakieś liczby głosów, jak można odrzucić 900 tysięcy podpisów, to trzeba mieć naprawdę żelazne argumenty, żeby to zrobić. Jeżeli można, to tylko trzeba to napisać dlaczego. Nie ma sprawy. No, dla jednych 900 tysięcy to jest mało, dla innych to jest dużo. Tylko o to chodzi w tej rezolucji. Stąd dyskusja na temat merytorycznej samego faktu nie ma żadnego sensu. Ale zgadzam się z tym, że dzisiaj jest o wiele później. Bardzo szkoda, że to nie przyjęliśmy tej rezolucji 2 tygodnie temu, bo to ten czas by był o wiele
lepszy, żeby przygotować i ewentualnie każdy poseł mógłby to wcześniej odpowiedzieć. Natomiast no niestety, no, państwo nie chcieli tego przyjąć, nie chcieli to dyskutować. Sprawa jest błaha według mnie, to nie jest sprawa, która należy do dużego przemyślenia. Można podjąć decyzję dzisiaj, tak samo dwa tygodnie temu mogliśmy to zrobić. Natomiast szkoda, że to dopiero dzisiaj. Zgadzam się, że jest to troszeczkę gorszy efekt, bo nie możemy poznać tej opinii przed, no bo posłowie pewnie tego nie zrobią, ale po głosowaniu zawsze mogą napisać i my to przekażemy tą opinii publicznej, tą informację. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Gardzie. Czy jeszcze mamy jakiś... Tak, jeszcze mamy pana radnego, ale to może na końcu, jako wnioskodawca, jeszcze pan radny Sonik drugi raz, bardzo proszę. Szanowni państwo, rzeczywiście ta liczba milion no jest może dla niektórych powalająca, ale tak biorąc proporcje pod uwagę, w szkole, którą prowadziłem, w jednej z klas kiedyś rodzice podpisali tam się ileś procentowo, oczywiście to można powiedzieć, że też milion, no tak procentowo, i przedstawiciel rodziców przyszedł, ojciec, i mi tłumaczył, dlaczego w klasie ma być 12 osób. Wiecie państwo, co usłyszałem? Bo było 12 apostołów. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Sonikowi. Bardzo proszę, pan radny Ptaszkiewicz, sądzę, że będzie zamykał dyskusję, jako podsumowując ją i tam odpowiadając na pytania, jakie były zadane. Zgadza się, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja, w zasadzie pani Agata Tataro i pan Bartłomiej Garda odpowiedzieli najważniejsze punkty. Sedno sprawy nie leży w tym, że mamy się my tłumaczyć za posłów, że my mamy przewidywać werdykt, jakie to referendum będzie, ani też decydować o tym, jak ta reforma ma wyglądać. Nie w tym jest punkt. Punkt jest w tym, żeby po pierwsze zwrócić uwagę, że my w tej młodej demokracji mamy do czynienia z bardzo ważnym elementem, inicjatywą, którą albo możemy po prostu przejechać walcem i uznać, że ona się kompletnie nie liczy. I trochę tak idziemy tą drogą nawet w tej dyskusji. Dwa tygodnie temu odrzuciliśmy wprowadzenie tego projektu, bo nadmiernie upolityczniamy. Bierzemy to pod sztandar polityczny, zamiast szukać tego, co w tym jest najwłaściwsze. Idąc w odpowiedziach na pytania. Posłowie Ziemi Krakowskiej, to chodzi nam o posłów z naszego okręgu wyborczego oczywiście. Jeżeli chodzi o ten element formuły, w jakim on ma się odbyć. Pomysły, które pani radna Patena zaprezentowała, są jedną z dobrych form. Niemniej jednak taki dokument jak rezolucja byłby dobrym tytułem do zaproszenia i do dyskusji. Tego na pewno brakuje. Tak więc myślę, że tę inicjatywę można potraktować również jako protest przeciw tym nieodpowiedzialnym działaniom, gdzie w tym temacie dotyczącym, jak ta edukacja ma wyglądać, jak ma być prowadzona, jest po prostu tak dużo zmian i często tak nieprzemyślanych, że to jest może akurat przeciwwaga. I nie chodzi o to, że te wszystkie pytania mają znaleźć tę właściwą odpowiedź, natomiast my musimy budować świadomość wspólnoty, odpowiedzialności również za to, co się dzieje w naszym mieście, w naszym regionie. I to jest jeden z elementów, czyli po pierwsze inicjatywa demokratyczna, po drugie odpowiedzialność za finanse i za wpływ na sytuację miasta. Chcemy tym sprowokować naszych posłów do lepszej komunikacji i informacji zarówno do mieszkańców, jak i do nas jako radnych miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Stawowy jeszcze się zgłasza, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja cytując mojego przedmówcę, chciałem zapytać, jak mamy komunikować poczucie wspólnoty? Oraz chciałem zapytać, jaki wpływ na finanse miasta będzie miał ustawowy zakaz likwidacji szkół? No bo w jednym z tych pytań, bo też ostatnim, jest ustawowy zakaz likwidacji szkół. Jeżeli to referendum się odbędzie i będzie miało pozytywne zakończenie dla wnioskodawców, czyli uzyska, czyli będzie wiążące dla ustawodawcy. A więc ustawodawca wprowadzi ustawowy zakaz likwidacji szkół. Myśmy tutaj kilka szkół próbowali likwidować takim lub innym efektem, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że w jakiejś szkole będą już tylko nauczyciele.
i nie będzie już uczniów, ponieważ w danym osiedlu, w danej wsi, w danej gminie nie będzie po prostu dzieci, bo w niektórych terenach się tereny tak wyludniają, na przykład na Lubelszczyźnie, gdzie jest największy odpływ ludzi, że po prostu nie będzie najzwyczajniej fizycznie dzieci, albo będzie tak mało, że będą to sztuki, a nie 100-osobowe klasy. No i teraz, jak ma do tego dbałość o finanse gmin, o których mówił mój przedmówca, skoro będzie trzeba utrzymywać budynek, nieruchomość, pracowników, woźną, portiera i tak dalej, sekretariat, dyrekcję, a nie będzie też szkole dzieci. Czyli będą koszty, a nie będzie subwencji, bo subwencja jest na dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu stawowemu. Czy wszyscy zabrali głos? Rozumiem, że wyczerpaliśmy listę dyskutantów. A zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I właśnie w tym momencie zakończyliśmy tą część merytoryczną.